Pan Władysław Bukowski urodził się w 1960 roku w Pikulicach pod Przemyślem. Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania w Rzeszowie. Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od 2014 roku był dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, a wcześniej zastępcą dyrektora tej placówki. Od 2002 roku członek Prawa i Sprawiedliwości, które rekomendowało go na kandydata w wyborach na prezydenta miasta Przemyśla. Radny Rady Miejskiej w Przemyślu przez 9 lat, a w listopadzie 2014 roku został przewodniczącym Rady Miejskiej. Zmarł w dniu 18 listopada 2015 roku w wyniku ciężkiej choroby. Pan Władysław Bukowski miał naturę społecznika, wzbudzał sympatię, zaufanie i szacunek. Cieszył się ogólnym uznaniem i autorytetem. W pamięci wielu ludzi pozostanie jako człowiek uczciwy i uczynny, kochający ojczyznę i Przemyśl. W niedzielę 8 stycznia w kościele Ojców Franciszkanów w Przemyślu odbył się koncert kolęd i pastorałek góralskich poświęcony pamięci Władysława Bukowskiego. Z inicjatywy Przemysława Bukowskiego i Łukasza Hamryszczaka przed mieszkańcami Przemyśla wystąpił zespół Skrzypnianie z Podhala. Muzycy wykonali tradycyjne kolędy i pastorałki góralskie. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Marek Wojdyło, kuzyn Władysława Bukowskiego. Do kościoła licznie przybyli mieszkańcy Przemyśla. Obecni byli członkowie rodziny zmarłego, a także m.in. poseł Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Matusiewicz, wiceprezydent Przemyśla pan Janusz Hamryszczak oraz radni Rady Miejskiej.